Sanok na Podkarpaciu. To tu urodził się i mieszkał Zdzisław Beksiński i to tu właśnie trafiły najcenniejsze pamiątki po zmarłym tragicznie artyście. Więc zaczynamy. Więc co ja tu miałem powiedzieć na samym początku, bo z wrażenia zapomniałem mówić. W każdym razie trzeba trzymać mikrofon troszeczkę poniżej twarzy. Więc kupiłem taśmę magnetofonową za dobrych 65 zł polskich i mam zamiar otworzyć album foniczny, tak jak to Zosia przed chwilą powiedziała, nagrań rodzinnych. Więc dzisiaj robimy pierwsze nagranie. Więc za kilkanaście lat, jak będziemy odtwarzać, to już będzie straszny przeżytek, no ale trudno, lepszych sposobów nie mamy do nagrywania. Więc dzisiaj mamy godzinę 17:45, 23 września 1957. Bośmy wczoraj nagrywali coś i nie wyszło, więc dzisiaj nagrywamy powtórnie, żeby wyszło troszeczkę lepiej. Na świecie dał się poznać jako doskonały malarz i grafik, twórca mrocznych wizji, zakamarków ludzkiej duszy. Teraz muszę pójść na komisję tą cholerną, która jeszcze z miasta, co mnie wybrali. Gdzieś jakaś, na jakąś kontrolę plaży, brzegów rzeki San i Sosenek, cholera. Też nie wiem po jakiego diabła, co ja tam ciekawego będę im mógł wnieść. Tym pacanom niesamowitym. Beksiński chciał studiować, chciał właściwie, w przyszłości widział siebie jako twórcę filmowego. Nosił w sobie obrazy, filmy, no ale co z tego? Trzeba było studiować architekturę. Wcale jej nie kochał i wcale nie był tam najlepszym studentem na tej architekturze. Ojciec kazał, sensowność jakoś, jakaś życiowa jest, praca zawsze będzie. I aparat fotograficzny, który właściwie zawsze miał przy sobie, stał się jakby takim pierwszym narzędziem wyrażania tego, co ma w sercu i pod powiekami, jak sam to pięknie kiedyś w wywiadzie powiedział. Krótki okres, 53, 59 rok. 50 jeszcze lata. Beksiński w tym czasie dokonuje nieprawdopodobnie ciekawych zdjęć. Takich, które szokują. Powstaje określenie utworzone przez krytyka sztuki Ligockiego, że to nie jest fotografia, tylko antyfotografia. Jak może wyglądać w ten sposób portret, kiedy widzimy faktycznie tylko bruzdy na starym czole na przykład, albo twarz jest w połowie przecięta, łypie na nas jedno oko, białko tego oka. To jest niemożliwe, żeby to można było nazywać wówczas, w tych latach 50. fotografią. To, co robi Beksiński, jest zaskakujące. Beksiński na to wszystko odpowiada w sposób bardzo prosty. Ja nie chodzę z aparatem, nie pstrykam zdjęć, nie jestem fotoreporterem, nie szukam, gdzie bym to znalazł zresztą w Sanoku, jakichś ciekawych sytuacji. Wszystkie zdjęcia powstają w moim umyśle, a potem szukam okazji, czy szukam sposobu, żeby to zdjęcie, które noszę w sobie, można było wykonać. Najbardziej taka szokująca fotografia to gorset sadysty. Swoją żonę, akt swojej żony obwiązuje sznurkami i to powoduje no, wręcz napaść na niego. Co to ma być? Wiemy, co to jest akt. To jest po prostu piękne ciało kobiety, ale żeby tak je deformować, tak je niszczyć, żeby to wyglądało jak kawałek baleronu, a nie człowiek, to jest coś wtedy jeszcze nie do przyjęcia. Dzisiaj takich eksperymentów jest mnóstwo, prawda?
takie zestawienie, poszukiwanie delikatnej skóry dziecka i pomarszczonej skóry babci, zestawianie tego wszystkiego, czy wreszcie tak drastyczne fotografie jak portret dziewczyny. Tyle tylko, że twarz zostaje wydarta, że my widzimy czarną dziurę. To, co najbardziej istotne w portrecie, nie istnieje. Dramatyczne zdjęcie, samobójcze. Jak to interpretować w ogóle? Jego żona kładzie się na torach kolejowych. Czujemy zagrożenie. Na pewno zaraz nadjedzie pociąg. Na dodatek to zdjęcie jest porysowane, jakby zostało wydobyte z jakiegoś policyjnego archiwum, jakby jakaś tragedia, jakaś niepewność, jakaś sytuacja, która została zarejestrowana już dawno, dawno temu, a my teraz do niej docieramy. Takich zdjęć nikt wówczas nie robił. To była absolutnie odkrywcza, awangardowa historia i to powstaje daleko, głęboko na prowincji. Po latach, kiedy Beksiński dyskutuje kierunki awangardowej sztuki, między innymi owe sławne pakowania Christo, różnych przedmiotów czy budowli, powie tak, oni to wszystko nazywają awangardą, zarabiają na tym straszliwe pieniądze, a przecież myśmy to już dawno w latach 50. robili w Sanoku. Teraz prawdopodobnie zaraz zamknę w piecu, idę do pracowni i będę w dalszym ciągu malował obrazy. Teraz ciągle robię strukturalne takie historie, zalewane rozmaitymi lakierami, wypalane, wysmarowywane tam wewnątrz rozmaitym świństwem. No, zobaczymy, co z tego będzie, jak się na to będę patrzył za rok. Pracownia w piwnicy zostanie, ale rysunki z piwnicy przenoszę z powrotem do pokoju, bo zaczęły pleśnieć wszystkie rzeczy, szczególnie grafika się niszczyła. A ramy do obrazów będą w zakładzie pogrzebowym u jajki mi wykonywać. To będą takie pogrzebowe obrazy w pogrzebowych ramach, byle tylko z czarnych liści ze złotymi brzegami, takich jak do uzdabiania trumien się robi. Nie zrobili mi tych ram. To zainteresowanie sprzętem technicznym szło z nim zanim cały czas, w latach 70., kiedy ten sprzęt już był bardziej dostępny, wymyślił sobie studio nagrań muzyki konkretnej, kupił tych magnetofonów już wiele i usiłował przetwarzać dźwięk, tak żeby z tego wszystkiego powstała muzyka. Potem nie odstępowała go kamera wideo, najpierw VHS, a potem następne, już bardziej wyrafinowane modele. Kiedy pojawiły się aparaty cyfrowe, Beksiński rozkoszował się nowym sprzętem i możliwością zrobienia szybkiego zdjęcia. I właściwie tak do końca, tak jak on to mówił, zapaliła mi się czerwona lampka, już nie powiem gdzie, i musiałem pojechać do sklepu i kupić ten aparat, o którym właśnie przeczytałem, że jest bardzo dobry. Mamy dziś 4 kwietnia 1958. Jest jedna bardzo ważna historia, prawda? Bo zdaje się, tylko zacznę mówić szeptem, bo tam do drugiego pokoju może być słychać, więc zaraz powiem szeptem, że zdaje się, że Zosia jest w odmiennym stanie. Ale od kiedy? Od kiedy? Ja nie wiem. Od połowy lutego. Zosia wygląda jakiś podręcznik dla młodych matek, czy jakieś inne, to jakieś same zdjęcia, jakieś paskudstwa. Jezus Maria, same dupska, takie powypinane, obesrane ze wszystkich stron. No w każdym razie nie dla mnie. No teraz wszystko, cały dom jest pod znakiem Bachora, że myślimy tylko o tym, ażeby wszystko przygotować, że jak przyjedzie. Mnie się zdaje, że to już jest wszystko przygotowane, że już więcej nic nie tego, tylko żeby jeszcze te poszeweczki na becik uszyć i koniec.
Beksiński nigdy z Sanoka by się nie wyprowadził. Natomiast jego dom był niestety domem drewnianym, pokrytym blachą. I kiedy nastąpiła epoka Wielkiej Płyty, a towarzysz Gierek miał odwiedzać Autosan, władze miasta stwierdziły, że no dobrze, że jak może taki dom stać przy głównej ulicy Sanoka. Nakaz eksmisji, propozycja mieszkania w bloku w Sanoku, na co Beksiński odpowiedział bardzo dziękuję, jakże w bloku to w Warszawie. I trzeba było się wyprowadzić. Ostatecznie nie zdążono rozebrać domu, zanim przyjechał Gierek. I ten dom został. I teraz, jak już było coraz głośniej o Beksińskim, a Beksiński mieszkał już w Warszawie, przyszedł tym władzom taki pomysł, że może by w jego domu, może go nie rozbierać, tylko zrobić w nim Muzeum Beksińskiego. I Beksiński wtedy lamentował, dzwonił, niech pan coś z tym zrobi, przecież jeżeli tam będą moje obrazy, to to wszystko spłonie, bo to jest drewniany dom. Kiedy w nim mieszkał, nie bał się tego pożaru, no więc proszę zobaczyć, jak odwróciła się sytuacja. To teraz Beksińskiemu zależy na tym, żeby ten dom rozebrali, bo ktoś głupio wymyślił, żeby tam było jego muzeum. Taka ironia sytuacyjna, prawda? Mały kwadracik, to są tak zwane fotokody. Jeżeli ktoś z Państwa dysponuje, nie wiem, smartfonem bądź jakimś innym urządzeniem, takim już bardzo nowoczesnym, może zrobić zdjęcie fotokodu i automatycznie zostanie przekierowany na stronę internetową, gdzie znajdują się różne multimedia związane właśnie z Beksińskim i z całą rodziną Beksińskich. Akurat przy tym fotokodzie możemy oglądać wywiad ze Zdzisławem Beksińskim, a także zaproszenie wszystkich turystów przez dyrektora Banacha do galerii właśnie Zdzisława Beksińskiego. Dzisiaj zaplanowaliśmy od godziny 13, że co godzinę będziemy prowadzić zainteresowanych poznaniem historii rodziny Beksińskich i turystów, i sanoczan. A jestem ciekaw, co Państwo mówią, będąc na tym miejscu, w którym kiedyś wznosił się dom Beksiński, ten drewniany dom zburzony przez poprzednie władze. I co Pani wtedy mówi? Wtedy przedstawiamy jak gdyby przyczynę, dlaczego właśnie Zdzisław Beksiński w tym momencie musiał niestety Sanok opuścić. Jest taka historia niestety smutna, związana z tym, że dom nie był na tyle reprezentacyjny, aby mógł stać przy drodze wiodącej do fabryki Autosan, wtedy jednej z czołowych fabryk naszego kraju. No i niestety został przeznaczony do rozbiórki. To jest, albo może dużo kosztuje, bo to jest na utrzymanie pieniądze. Ciągle szukałam informacji. To nie jest taki jakiś ogromny nakład, a są podstawowe informacje zamieszczone. To jest coś w rodzaju. Ważną rzeczą jeszcze, jest tutaj drzewo genealogiczne. W dosyć prosty sposób można sobie uzmysłowić, jak to w prostej linii kolejne osoby po prostu. No, to byli ludzie, którzy byli twórcami pewnych rzeczy w Sanoku. Ile kilometrów trzeba zrobić, żeby ten państwa szlag obejść? My znajdujemy się w górach. U nas w górach się nie mierzy odcinka na kilometry, tylko na czas. Przeliczyliśmy średnio około 3 godzin trzeba poświęcić na przejście 11 punktów naszej ścieżki Szarangrodu Beksińskich. Pierwsze na świecie muzeum
dumnie brzmi. Jesteśmy dumni z tego, co mamy. Jesteśmy dumni, że przeskoczyliśmy Osakę, ponieważ w Japonii właśnie było do tej pory największa galeria prac Zdzisława Beksińskiego. Dzisiaj znajduje się ona w Sanoku. Było to marzenie od lat Zdzisława Beksińskiego. Z jednej strony się cieszymy, że udało się zrealizować ten projekt, a z drugiej strony jest taki trochę żal, że nie mógł on bezpośrednio być tą osobą, która otworzy dziś muzeum. Sam pomysł powstania Galerii Beksińskiego był pomysłem bardzo dobrym, aczkolwiek okazało się w trakcie realizacji, że jednocześnie pomysłem bardzo trudnym, trudnym chociażby konstrukcyjnie. I my jako zarząd województwa, jako samorząd województwa jesteśmy dumni z tego, że te inwestycje są widziane nie tylko w naszym województwie, ale przede wszystkim poza województwem, bo o to nam chodzi, żeby turyści, którzy tutaj przyjeżdżają, mieli co oglądać, mieli się gdzie zatrzymać i żeby chcieli tu wracać. Przyjadą do Sanoka i zatrzymają się tutaj nie tylko przejazdem nawet, żeby zobaczyć jedno czy drugie muzeum, ale też zdecydują się na to, żeby zostać 2-3 dni, żeby zwiedzić cały Sanok i całą okolicę. Kiedy pojawiła się możliwość uzyskania środków unijnych, natychmiast zacząłem się zastanawiać nad rzeczywistym, dawnym już pomysłem dobudowania skrzydła zamkowego. Ono tutaj było w dawnych wiekach, nie wiemy jak wyglądało, zachowały się ślady fundamentów, a więc była jakby podstawa, żeby przynajmniej uzyskać podobną bryłę budowli, jeżeli już nie same mury, bo tych z kolei nie znamy, jak one wyglądały. Galeria już jest gotowa, wiszą obrazy, jest cała dokumentacja, można zwiedzać i jakoś w tym dniu szczególnie myślę sobie o tym, że może on tutaj jest obecny i zastanawiam się, czy dobrze wypełniłem misję, czy tak on wyobrażał sobie stałą galerię swoich dzieł w Sanockim Zamku. Wie pan, ja myślę, że gdyby Beksiński miał żal do Sanoka, nigdy nie przekazałby dla Sanoka, Sanoczan swojego dorobku całego życia. Więc ja myślę, że to nie jest uderzenie się w pierś Sanoczan czy kogokolwiek, tylko to jest autentycznie duma z tego, że z tego miejsca pochodziła taka osoba. Tak wyglądało to miejsce. Oczywiście ono jest tutaj nieco poszerzone. Na szczęście to pomieszczenie jest o mniej więcej metr z kawałkiem szersze niż rzeczywista pracownia Beksińskiego. Dzięki temu więcej osób może tutaj zajrzeć. Nie jest tak ciasno. Natomiast bardzo pieczołowicie, właściwie każdy detal zapisywaliśmy, rejestrowaliśmy, opisywaliśmy. I teraz to wszystko jest odtworzone. Osoby, które tu wchodzą, mają czas, aż ciarki przechodzą, bo jakby znaleźli się w Warszawie, jakby znaleźli się w tym mieszkaniu. Za nami pejzaż, ten, który miał codziennie, który bardzo często fotografował, zastanawiając się dlaczego, bo przecież nie ma w tych blokach z drugiej strony, nie ma niczego ciekawego. Te zdjęcia nie mają jakiejś wartości artystycznej, jakiś taki wewnętrzny przymus spojrzenia za okno i zarazem udokumentowania tego, że się spojrzało za okno. Ten wyjazd pełen taki niepokoju, kiedy wiemy, że Beksiński nie żyje, że trzeba natychmiast zabezpieczyć jego spuściznę. Jedziemy, dwie duże ciężarówki, przyjeżdżamy pod blok, winda, trzecie piętro,
i drzwi zaplombowane. A ja widzę, jak te drzwi się odchylają i widzę tą taką onieśmieloną, sympatyczną twarz Beksińskiego, który zaprasza do środka w taki sposób nienarzucający się, delikatny, dyskretny. I myślę sobie, te drzwi się już od wewnątrz nie otworzą. Koniec. Coś się zamknęło. Jakieś takie uczucie bólu, żalu, a jednocześnie strachu. Zaraz mam wejść do tego mieszkania. Został utracony, nikt się nie włamał. Każda rzecz, którą tam znaleźliśmy, została przywieziona do Sanoka. Każda jest zapisana do zbiorów i będzie w przyszłości, właściwie już teraz, dostępna dla zainteresowanych. Beksiński chciał żyć wiecznie. I teraz jak sobie z tym poradzić? Byłoby bardzo proste, gdyby był człowiekiem wiary, zwłaszcza głębokiej wiary. Może byłoby też proste, gdyby był ateistą i mówił, no trudno, nic nie ma, za chwilę się rozpadnę. Ale Beksiński właściwie całe życie szuka odpowiedzi, całe życie jest niepewny, jest takim zlepkiem wątpliwości i zagrożenie, że po śmierci może nie być niczego,